Hejo! Drugiej części naszego tagu, jak się tak nazywa? Too much information. Too much information, czyli TMI tag. Przystępujemy teraz do kolejnej części, drugiej. Kolejne 25 pytań przede mną. Oliwia zadaje pytania, ja odpowiadam, a wy uczestniczycie, słuchacie i pijecie sobie gorącą czekoladę. Zapraszamy. Znaczenie niku na YouTubie. Tak, jeżeli chodzi o znaczenie niku na YouTubie, to jak wiecie, mój nick nie jest skomplikowany, nic się pod nim nie kryje, kryje się pod nim tylko i wyłącznie ja, czyli Agnieszka Ciszewska. I nawet nie czułam, że mi się w ogóle zrymowało. Którą książkę ostatnio przeczytałaś? Ostatnio przeczytałam, tak, z czytaniem to jestem troszeczkę na bakier, wiecie to zresztą, no ale naprawdę nagrywanie, wygrywanie, konwertowanie troszeczkę mi pochłania, plus dom, plus dzieci, plus zwierzaki, plus praca, naprawdę ciężko to trochę pogodzić, ale ostatnią książką, jaką przeczytałam, to była książka Lisy Scottoline pod tytułem Cichosza. Ja Wam mówiłam w filmiku o książkach. Książka, którą teraz czytasz? Aktualnie zaczęłam, jeszcze nie skończyłam czytać, również tej samej autorki Lisy Scottoline, Wracajmy do domu. Ostatnie TV show, jakie oglądałaś? Ostatnio oglądałam, co ja mówiłam? Twoja twarz brzmi znajomo, oglądaliśmy. Oglądaliśmy chyba The Voice of Poland i chyba Must Be The Music, jeżeli się nie mylę. Chyba tak. Ostatnia osoba, z którą rozmawiałaś? Ostatnia osoba, z którą rozmawiałam? No to dzisiaj był to mój kolega Piotrek, tak. Także pan Piotr, bardzo serdecznie pozdrawiam oczywiście pana Piotra. Do kogo ostatnio wysłałaś SMS-a? SMS-a? No to chyba, wiecie co, to chyba może nie tyle co SMS-a, bo w sumie nie SMS-owałam dzisiaj, ale faktycznie, jeżeli można powiedzieć, że pisanie wiadomości tekstowej, tyle, że nie telefonem, no to dzisiaj właśnie było to z Piotrkiem także i z Agnieszką. Ulubione jedzenie? Co mama lubi? Lubię pizzę. Uwielbiam pizzę, mam słabość do pizzy, po prostu mogłabym wpierdzielać pizzę dniami i nocami, wiem, że jest niezdrowa i tak dalej, ale no lubię, no i co, no, uwielbiam też makarony, uwielbiam w ogóle włoska kuchnia, spaghetti. Czyli spaghetti, nie lubię carbonare, to jedyne tylko, czego nie lubię, jeżeli chodzi o makarony, uwielbiam tagliatelle, takie włoskie smaki i także makarony, co jeszcze, pizza. W ogóle fast foody lubię, naprawdę lubię fast foody, jak jestem w Polsce, to nie przejdę w ogóle obojętnie. Co jeszcze lubię? Z jedzenia? Tak, bardzo, bardzo. Lubię zupę pomidorową, bardzo lubię zupę pomidorową, taką mojej mamy, zupę pomidorową, naprawdę z ryżem, nie z makaronem, tylko z ryżem. No i to chyba na tyle. Tak na słodko, tak budyń czasami. Budyń lub. Zobaczcie, no wpierdzielam po prostu puszkami, nie? No, także takie mało słodkie, w ogóle prawie nie słodkie, jedyne 1500-1900 kalorii. Także mleczko skondensowane, no po prostu siadam i puchy nie ma. Miejsce, które chcesz odwiedzić? No to córka może powiedzieć. Paryż! Paryż, bardzo musiałam pojechać do Paryża zawsze, no to mówiłam wcześniej. Tak, zobaczcie, nawet tutaj Oli pokazuje, to ja Wam też tutaj pokażę, żeby nie było. O, no jest Paryż jak nic, także Paryż, bardzo chciałam pojechać kiedyś do Paryża, bardzo chciałam tam przeżyć zaręczyny, wiecie o co chodzi, taki romantyczny taki epizodik, romantyczny taki moment w moim życiu, także Paryż, no chciałabym tam pojechać, na pewno we dwoje bym chciała zwłaszcza. Ostatnie miejsce, gdzie byłaś? To Polska chyba, ostatnio byliśmy w Polsce, byliśmy na wakacje i teraz wybieramy się na święta. Oczywiście moje rodzinne miasto, tak, Kołobrzeg, pozdrawiam serdecznie. Kogo ostatnio pocałowałaś? To tutaj się w ogóle można uśmiać, bo no na pewno dzieci, siebie nie, no bo wiadomo jak, żeby inaczej. No i kotki moje, no póki co dzieci i kotki, czekam na coś więcej. Kiedy cię ostatni raz ktoś obraził? Hejter, mój po prostu hejter napisał mi, że jestem głupia i naprawdę ja nie mogę do dzisiaj się z tego otrząsnąć i po prostu nie no, trafił mi naprawdę w czuły punkt, także hejter, no głupia. Ulubione słodkie smaki. Nikt mnie nie obraził. Ulubione słodkie smaki. No to waniliowy, karmelowy, wszystkie te takie naprawdę w ogóle jak najbardziej wskazywane. Nie no, wanilia, karmel, kokos, ananas, to są takie chyba. Takie cztery najbliższe temu, co lubię. Na jakich instrumentach potrafisz grać?
Kiedyś, wiecie, śmieję się, bo oczywiście przyszło mi pierwsze co na myśl, to nerwy, czyli na nerwach. Nie, nie, żartuję. Kiedyś grałam na pianinie, nawet mi to nieźle wychodziło. Starałam się również do szkoły muzycznej, oczywiście się nie dostałam, bo tam było chyba z 16 czy 17 osób na jedno miejsce. Może i dobrze, nie wiem, ale kiedyś pianino, teraz na tą chwilę nic. Ulubiony element biżuterii? No to myślę, że zegarek. Odkąd dostałam w ogóle jeszcze zegarek od Moniczki, także po prostu no zajeżdżam go strasznie. Także zegarek, pierścionki i bransoletki chyba. Chyba tak. Ostatni sport, jaki uprawiałaś? Śmiałam się tutaj w ogóle przed chwilką z Oliwcią, ponieważ sport, jaki uprawiałam ostatnio, no to oczywiście shopping, tak? Czyli po prostu bieganie w trybie natychmiastowym, łowienie różnych promocji, także bieganko na shopping. I następna czynność, no to oczywiście rzut do kosza, także po prostu, nie no, śmiejemy się oczywiście, rzut do kosza, mówię kosza takiego na śmieci, nie? Także to chyba dwa ostatnie moje sporty i codziennie bieganie po schodach na górę do dzieci. Ostatnia piosenka, jaką nuciłaś? No to może Oliwia powie, bo jeszcze przed chwileczką właśnie śpiewałam, oczywiście piosenka Edyta Górniak. Perfect moment, tak, przed chwilą po prostu wyłam jak to mówi się, jak wilk do księżyca, tak, także perfect moment, śpiewałam przed chwilą Zawzięcie. Twój tekst ma zaczepkę, podryw. Hi. Hania! Nie, żartuję, nie mam żadnego tekstu, nie mam żadnego w ogóle, ja nie podrywam, to raczej my powinnyśmy być podrywane. Także nie mam jakiegoś tekstu, nie, w ogóle ja generalnie nawet nie zaczepiam pierwsza ludzi, także nie, nie mam czegoś takiego, nie, ale że już no to haja! Kiedy ostatnio użyłaś tego tekstu? Wiecie co, często? Często jakieś z córcią i na przykład nie wiem, no i teraz jak jestem sama i ktoś tam przykuje moją uwagę, to po prostu żartuję sobie z nią i przechodząc mówię na przykład Hania, fajny jesteś. Wiesz, ale to takie żarty między mną a córą i ona wie o co chodzi, także generalnie nie używam takich tekstów i nie mam czegoś takiego, nie podrywam. Ostatni raz, kiedy się z kimś relaksowałaś? Ostatni raz? No to chyba myślę, że na kawie tu gdzieś na Desperadosie z Agusią jak byłam. Tak, Aguś, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i wyczekuję Cię dzisiaj, ponieważ dzisiaj będziemy się znowu relaksować, chilloutować, dyskutować, plotkować. Dzisiaj mamy babski wieczór. Ulubiona piosenka. A, i to było nie dokończone. To było w sobotę chyba, co byłam z Agą. Tak. W sobotę. No, byliśmy też wspólnie, nagrywałam Wam vloga wtedy. Ulubiona piosenka. Moja ulubiona piosenka. Wiecie co, ja mam bardzo dużo takich piosenek, które bardzo lubię. Bardzo lubię Neverending Story oczywiście, z tej bajki, z tego filmu uwielbiam. Bardzo lubię Perfect Moment Edyty Górniak, lubię Nobody to Love Sigmy, lubię Pay piosenki, na przykład to było chyba Szczęście, o ile się nie mylę. Nie wiem, mnóstwo jest piosenek, które lubię. Bardzo lubię, nie wiem jak się ją wymawia, to jest Tove Lo, czy Tove Lo, coś takiego. Tove Lo się pisze i miała piosenkę. Jak była ta piosenka, którą bardzo lubiłam? Talking Body. Not on Drugs. Not on Drugs i Talking Body i jeszcze coś z Momentem, coś Moment, coś tam, nie pamiętam co, ale bardzo lubię tą wokalistkę. Głośna muzyka czy cicha? No to córcia, może wam powiedzieć. Głośna. Bardzo głośno. Na bardzo, cały dom. No, bardzo lubię. Jeżeli już słucham muzyki, jeżeli coś u mnie ma być w życiu, to ma to być na maksa i jeżeli słucham, to również na maksa. Co Ci się podoba u facetów? Co Cię kręci? Pupa. Nie, no, ale jest coś w tym. Wiecie co, nie śmieję się teraz, ale tak poważnie i serio jest coś w tym. No, jakoś nie wiem czemu, ale zawsze te moje oczy gdzieś tam lecą na tą pupę męską. Gdzieś tam, no lubię, czasami lubię jak facet ma, chłopak ma fajny tyłek. Co jeszcze, wiecie co, bardziej chyba, na pewno oczy, jeżeli ma jakąś magię w oczach, to już w ogóle leżę i po prostu i kwiczę. Na co jeszcze zwracam uwagi? Uwagę oczywiście, na co zwracam uwagę? Na co zwracam? Na głos, na dłonie, bardzo lubię zadbane dłonie u mężczyzn, to bardzo lubię, bardzo. No zapach, jak pachnie. Stopy nie, absolutnie to mnie nie wiem, talerę. Stóp wąchać nie zamierzam. Nie, na co jeszcze? No ogólnie na całokształt. A jeżeli chodzi o takie wewnętrzne bardziej rzeczy, no to na pewno poczucie humoru. To musi być po prostu numer jeden. Także tak, ale oczy, dłonie, pupa. Jeszcze jak ma na sobie bluzę z kapturem, to już w ogóle jest mój. Co Ci się nie podobało facetów?
co mi się nie podoba. Nie cierpię facetów przypakowanych, nie cierpię facetów łysych, w sensie ogolonych. Wiecie, o co mi chodzi, taki typowy łysy dresiarz, nie cierpię. Czegoś nie lubię. Nie lubię, gdy facet 3/4 swojego życia spędza na siłowni, absolutnie nie. Nie cierpię, gdy pije, nie cierpię, gdy pali. Czegoś się nie lubię, nie lubię prostoty, płytkości, czyli wiecie, sposób wypowiadania się, czyli hej mała, albo siema, albo jakieś takie dziwne rzeczy, baby, tak. Także ślicznotko, jak pisze do mnie ktoś na przykład na, jeszcze mnie nie zna, pisze do mnie ej ślicznotko, albo nie wiem, no po prostu takie wiecie, takie prymitywne teksty, to nie dla mnie. Także tych rzeczy nie lubię. Czy ktoś ci się... I jeszcze jedna rzecz podstawowa. Nie cierpię, gdy mężczyzna nie ma szacunku do osób starszych i do rodziców. Czyli jeżeli słyszę, że chłopak czy facet mówi o swoich rodzicach, moja stara, mój stary, out, po prostu jest dyskwalifikacja. Czy ktoś ci się obecnie podoba? No mam coś na oku, jeżeli tak mogę to powiedzieć. Żeby to tak głupio nie zabrzmiało, bo zaraz powiem, że tak, mam taką listę, wiecie, i będę po prostu zakreślać ptaszkami. Nie, no jest kilku takich, którzy przykuwają moją uwagę, a co będzie, czas pokaże. Carpe diem, Bonaparte. Ostatnie pytanie. Kto ma odpowiedzieć na TM, a i tak? No i tutaj bezdyskusyjnie odpowiedzieć na mój tak. Bardzo bym prosiła, by to zrobiła Doris Channel. I pomyślałam, że Dorota Pietrzak, także dziewczyny, zapraszam Was do odpowiedzi na ten właśnie TMI tag. Ja Was otagowywuję pod filmikiem i mam nadzieję, że dacie radę. Trzymam za Was kciuki. Będzie to dla Was małe wyzwanie. Także dobrnęłyśmy do końca naszego TMI tagu. Mam nadzieję, że informacje troszeczkę na mój temat pozbieraliście, bo muszę tak powiedzieć, bo wiem, że mężczyźni również mnie oglądają. No i tak, no i bardzo dziękujemy Wam za oglądanie. Jeżeli filmik Wam się podobał, tak Wam się podobał, łapki prosimy w łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał oczywiście, lajkujcie, komentujcie jak najwięcej. Odsyłam Was oczywiście na, proszę bardzo, gdzie Oliś, mów. Facebook, Pinterest, Google+, Instagram, Twitter i YouTube. Tak, także tam Wam po prostu, tam Was odsyłamy, odsyłam. No i cóż, i zapraszam Was do kolejnych moich filmików, jakie już dla Was mam przyszykowane, mam zaplanowane i będę po prostu czynić swoją powinność. Dziękujemy za oglądanie, córki bardzo dziękuję, moje słoneczko kochane. Mua. Tak, love Wam powiedziała, super w ogóle. Także jeszcze raz dziękujemy bardzo, pozdrawiamy bardzo serdecznie, żegnamy się z Wami, pa!